witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym koncercie noworocznym. Witamy zaproszonych gości. Dyrektora Krasnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki, panią Krystynę Kaczorowską. Przewodniczącego Rady Rodziców, pana Huberta Trukana. Tradycyjna już impreza pozwala uczniom naszej szkoły zaprezentować swoje talenty i umiejętności, które rozwijają nie tylko w naszej szkole, ale także w szkole muzycznej, czy też w różnych sekcjach przy Centrum Kultury i Promocji. Tradycją koncertu noworocznego jest również aukcja prac nas trzech uczniów. Dzięki funduszom zebranym w poprzednich latach dofinansowano zakup schodołazu oraz specjalistycznego krzesła dla ucznia z klasy integracyjnej. Dochód z dzisiejszej aukcji chcielibyśmy również przeznaczyć na cel charytatywny dla uczniów z klas integracyjnych naszej szkoły. Mamy nadzieję, że włączą się Państwo do edukacji i poprą naszą inicjatywę. Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy wielu niezapomnianych wrażeń. Na naszej scenie pojawią się uczniowie, którzy swój talent szlifują od lat, jak również tacy, dla których przygoda z muzyką, tańcem, piosenką, teatrem dopiero się zaczyna. Prosimy o wyrozumiałość, szczególnie dla tych drugich. Przed Państwem uczennica klasy 2A Aleksandra Staro, która zagra na gitarze klasycznej melodię Pada śnieg.
Jagoda Pęciak z klasy 4 A zagra na skrzypcach Menuet Bacha. Jak dzwon, który zamyt, kiedy kotką.
godziny można by mnożyć długo. Lecz dziś jesteśmy po to, by przedstawić Państwu krótką scenkę z życia pewnej klasy. Zapraszam do zabawy. Sure.
zobaczymy, co będzie jutro, jak ci się podpisze uwagę. Siadaj! A teraz zadanie. Słuchajcie uważnie. Macie 4 deski, a chcecie uzyskać 8 desek. Jakie działania trzeba zastosować? O proszę, Peksa, co za niespodzianka! Trzeba zrobić piłowanie, proszę pani! Cisza! Co za bzdury wygadujesz? Dam ci jeszcze jedną szansę. Masz 18 jabłek. Zjadłeś 2. To ile ci zostało? Nie wiem, proszę pani. Wczoraj liczyliśmy na śliwkach. Witam Państwa serdecznie. Na pierwszej części trzech z naszych licytacji. Na początku chciałem podkreślić, że nasze prace, pieniążki, które będziemy od Państwa zbierać na cel szczytny, będą przeznaczone na potrzeby klas integracyjnych z naszej szkoły. I chciałem nadmienić tylko, że wszystkie prace zostały wykonane przez uczniów naszej szkoły na zajęciach plastycznych oraz na zajęciach kółka plastycznego i w świetlicy szkolnej. Więc może, żeby nie przedłużać, bo jeszcze przed nami jest kilka występów, zaczniemy od pierwszej pracy, którą pokaże Państwu nasz uczeń Piotr. Jest to pierwsza praca, jest to witraż z akwarium. Specjalnie nie podklejaliśmy tego witraża, ponieważ dowiedziałem się, że te witraże dobrze wyglądają na szybach. No i cena wywoławcza to jest 10 zł. I słucham Państwa. Czy ktoś jest w stanie dać 10 zł? Oczywiście licytację prowadzimy przez podniesienie ręki do góry.
Czy ktoś na 10 zł? Proszę, Kasper, 10 zł. Brawo. Czy ktoś na więcej? 10 zł. 15 pan dyrektor, brawo. 15 zł. 20. 20, brawo. 20 zł. Po raz pierwszy. 25. No, zaczyna nam się zazębiać licytacja. 25 zł po raz pierwszy. Po raz drugi. I 30. Brawo dla pani. 30 zł. 30 zł po raz pierwszy. 30 zł po raz drugi. 35. Pan dyrektor łatwo nie odpuszcza. 35 zł. 35 zł po raz pierwszy. 35 zł po raz drugi. I 35 zł po raz trzeci. Sprzedano. Gratulacje. W międzyczasie będziemy prezentować kolejną rzecz na licytację. Jak Państwo widzą na ekranie, jest to kubeczek z napisem koncert noworoczny, malowany farbami witrażowymi. I cena wyłącza również 10 zł. Słucham Państwa. 10 zł. Kacper, brawo. 10 zł. Po raz pierwszy. 15 zł. Brawo. 20 zł. No, kubeczek. 25 zł po raz pierwszy, 25 zł po raz drugi, 30, brawo dla pani, 30 zł po raz pierwszy, 30 zł, 40, brawo, brawo dla pana niebieskiej drużynie, 40 zł po raz pierwszy, 40 zł po raz drugi i 40 zł po raz pierwszy. Sprzedam, gratulacje. Następną naszą pracą jest również pierwszy raz mozaika z kolorowego papieru, która przedstawia kwiatek. Jak widać, praca wykonana jest z małych elementów, także dzieci na zajęciach musiały się troszeczkę napracować, żeby tę pracę wykonać. I również cena wywoławcza 10 zł. Słucham Państwa. Czy ktoś da 10 zł? 10 zł, brawo, pan Kuber, 10 zł. Po raz pierwszy. 20, brawo. Pani się nie poddaje cały czas. No pewnie pani coś w końcu wylicytuje. 20 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz drugi. I nie widzę, żeby się ktoś zgłaszał, więc 20 zł po raz trzeci. Sprzedano, gratulacje. Do pani Kieraj. I w pierwszej części naszej licytacji, a przypominam, będą trzy części pomiędzy występami. Będzie to walentynka w pudełeczku z serduszkiem. Akurat odpowiednia pora, nabytkowy prezent. Także cena wywoławcza 10 zł i słucham Państwa. 9 zł, proszę bardzo, pan Kuber 10 zł. 15 pani. 20 zł po raz pierwszy. 25 pan dyrektor, 30 zł po raz pierwszy, 35 zł po raz pierwszy, 40, brawa, 40 zł po raz pierwszy, 40 zł po raz drugi i 45, brawo, 45 po raz pierwszy. 45 po raz drugi, 50, brawo dla pani, 50 zł po raz pierwszy, 50 zł po raz drugi, 60, brawa, pan Wiśniewski na się włączył do licytacji, 60 zł po raz pierwszy, 60 zł po raz drugi i 60 zł po raz trzeci. Sprzedano, gratulacje. Drodzy Państwo, tym miłym akcentem kończymy pierwszą część akcji. Jeszcze spotkamy się później ponownie i zachęcam Państwa do oglądania dalszej części występu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w aukcji. Kolejny punkt naszego programu to gitara klasyczna.
Przed Państwem Julia Bartos z klasy 6 A w piosence Wiemy.
Thank you.
wykonanym Piotrka i Martyny. Witam ponownie na drugiej części aukcji. Mamy kolejne cztery prace. Pierwszą z nich będzie to wisząca ozdoba, być może i do pokoju dziecięcego. Taka sobie słówka. I cena wywoławcza 10 zł. Słucham Państwa. Czy ktoś jest w stanie dać 10 zł? Przypominam, że cel jest szczytny i pieniążki zostaną przekazane na potrzeby klas integracyjnych naszej szkoły. 10 zł po raz pierwszy. Brawo! 10 zł po raz pierwszy. 15 z tyłu było pierwsze. Przepraszam Panie Dyrektorze, 15. 20 z przodu tutaj Pan Dyrektor. 20 zł po raz pierwszy. 25, super, mamy już katana, 25 zł po raz pierwszy, 25 zł po raz drugi i 30, brawo, przebite 30 zł po raz pierwszy, 35, no brawo, mistrz nie odpuszcza, brawa dla tego chłopca z tyłu, 35 zł po raz pierwszy, 35 zł po raz drugi, i 35 zł po raz trzeci. Gratulacje, sprzedaż, brawa! Następną pracą wykonaną przez dzieci z naszej szkoły jest rysunek fantastyczny wykonany pastelami przedstawiający kosmos. Linię bez powodu przedstawi nam go kosmak. Cena wywoławcza 10 zł. Słucham Państwa. Czy ktoś jest w stanie dać 10 zł? 10 zł dla dziewczynki. Proszę bardzo. Brawa! 10 zł. 10 zł po raz pierwszy. 15 pan dyrektor. 15 zł po raz pierwszy. O, 15 zł po raz. 20 pan Hubert. 20 zł. Brawa. 20 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz drugi. Ale już mamy 20, kochani. 20 zł po raz trzeci. Sprzedana dla pana guberna. Gratulacje, wielkie brawa. Następnym przedmiotem jest kubeczek walentynkowy z kotkiem takim milutkim, również malowany farbami witrażowymi. Przedstawi nam go Piotruś i również cena wywoławcza to jest 10 zł. Słucham Państwa. 10 zł. 10 zł, proszę bardzo. 10 zł po raz pierwszy. Gratulacje. Jeszcze raz. 15, brawa. 15 zł po raz pierwszy. 20. 20 zł po raz pierwszy. 25 zł po raz pierwszy. 25 zł po raz drugi. I 25 zł po raz trzeci. Sprzedaż. Gratulacje. W tej części już ostatnia praca wykonana przez dzieci z naszej szkoły. Jest to witraż z motywem. Również cena wywoławcza 10 zł. 10 zł dla pani. Po raz pierwszy 10 zł.
10, 15 mamy rekord. 20, 20 złotych po raz pierwszy. 20 złotych po raz. Jeszcze raz. 20 złotych po raz drugi. 25, pani sama siebie przebija. Gratulacje, brawo. 25 złotych po raz pierwszy. 25 złotych po raz drugi. I 25 złotych po raz trzeci. Gratulacje, sprzedamy. Bez powodu dobiega druga część naszej aukcji końca. Spotkamy się jeszcze raz po kolejnej ustępie. Dziękuję Państwu. You can always
czwartej B i mały czarnaś wykonany na skrzypcach. Take all the pain away.
Zapraszamy na scenę Zuzię Goszczycę z klasy 6 B, która zaśpiewa piosenkę Laleczka z saskiej porcelany. Ksawery Kras! Ja Poloniej Mik!
wstrząsająca wiadomość z Krakowa. Smok wawelski napadł na hurtownię Słodyczy Wawel. Teraz zmierza w stronę Warszawy. Możemy tylko się domyślać, co będzie następnym celem naszego słodyczożercy. Panie redaktorze, ja tu nie kradnę tych cukierków. Ja je tylko pożyczam. A teraz przenosimy się do Krasnego Stawu, gdzie mieszkańcy nie mogą potrząsnąć się po wydarzeniu, które zarejestrowano z naszego wizjontera. Otóż w godzinach porannych najprawdopodobniej Krasna wpadł do stawu podczas próby łowienia młotów. Mamy nadzieję, że młócienie w wodzie nie spowodowało skurczenia małego ludka. Władze miasta Zakopanego w związku z dużą dostawą łopat zmieniły nazwę miasta na Podkopane. Święty Mikołaj, znudzony Laponią, przeprowadził się do polskiej miejscowości Mikołajki. Cieszy nas to niesamowicie. Nareszcie dostaniemy prezenty jego piersi. Wiadomość z ostatniej chwili. W mieście Krasnik w szkole podstawowej numer 6 z powodu zbieżności nazwy szkoły usunięto ocenę celującą, czyli szóstkę. Ta inicjatywa wzburzyła rzesze uczniów. CB szóstek! Wałbrzych, dzieci ze Siedlabiena Szybów wykopały z piaskownicy czołg. W ciągu 2 godzin podbiły kilka ościennych państw, po czym zakopały czołg z powrotem. Rodzice już zapowiedzieli, że dzieci za stare nie dostaną w tym roku prezentów, podobnie jak w zeszłym roku. I to już wszystko! Żegnaję was! Ksawery Klas! Ja Polonia i... Po raz pierwszy, no jasne, jest już kosmos, trzeba mieć delfina do kolekcji.
20 złotych po raz drugi i 20 złotych po raz trzeci. Sprzedano, gratulacje. Następna rzecz licytowana naszej aukcji jest to maska. Maska wykonana przez jednego z uczniów z naszej szkoły. Karnawałowa, jak widać, przedstawia ona króla dżungli, czyli lwa. 10 złotych cena wywoławcza. Słucham, 10 złotych. Kupuj 10 złotych. Brawo. Słucham, 15 złotych. 15 złotych. 20 złotych po raz pierwszy. 25. 25 złotych. 30 złotych po raz pierwszy. 35 złotych po raz pierwszy. 35 złotych po raz drugi. Słucham? 40. Brawo. 45, pani Niewska, 45 zł. 50, brawo, 50 zł po raz pierwszy. Słucham? 60, brawo, 60 zł po raz pierwszy. No, wyglądała nam to najciekawa licytacja. 60 zł po raz drugi. 61, brawo. 61 zł po raz pierwszy. 70, brawo, 70 złotych po raz pierwszy, 70 złotych po raz drugi i 70 złotych, słucham? 80, 80 złotych, pan Wiśniewski się włączył do licytacji. 80 złotych po raz pierwszy, 90, pani Wiśniewska odpuszcza, brawo, 90 złotych po raz pierwszy, 90 zł po raz drugi. 95. 95, brawo. 95 zł po raz pierwszy. 95. Stówka, brawo. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. 105. 110, brawo. 110 zł po raz pierwszy. 110 zł po raz drugi. 120. Brawo. 120 zł po raz pierwszy. 120 zł po raz drugi. Słucham? 125. 125. No proszę bardzo, na tej prezentacji. Brawo dla Państwa. 125 zł po raz pierwszy. 130, 130 złotych po raz pierwszy, 130 złotych po raz drugi i 130 złotych po raz trzeci. Sprzedano, gratulacje! Jakie brawa! Następna nasza praca jest to wycinanka wykonana na tekturze przedstawiająca martwą naturę, czyli kwiaty. 10 zł cena wywoławcza. Słucham Państwa. Czy ktoś jest w stanie dać 10 zł? 10 zł. 10 zł pan Wiśniewski. Brawo. 10 zł po raz pierwszy. Słucham? 15. Brawo. 15 zł po raz pierwszy. 15 zł. 20 pan dyrektor. Wielkie brawa. 20 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz drugi. 25. Pani Kijewska się rozszalała tutaj. 25 zł po raz pierwszy, brawo. 25 zł po raz drugi. I 25 zł po raz trzeci. Gratulacje. Nie zawsze podróżne, tego jeszcze nie było. Jeszcze tylko dwie prace. Kolejna jest to praca walentynkowa, czyli kolejny świetny prezent ze zbliżającej się okazji, serduszko. Cena wywoławcza 10 zł. Słucham Państwa. 10 zł na końcu, po raz pierwszy. 15 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz pierwszy. 25 zł po raz pierwszy. 25 zł. 50, brawo! 50 zł po raz pierwszy. 50 zł po raz drugi. 70. 70, brawo. 70 zł po raz pierwszy. 70 zł po raz drugi.
Słówka, brawo na pana wrócę, 100 zł. 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi. 110. 110, brawa, kolejna licytacja, 110 zł po raz pierwszy. 120, 120, no teraz panowie się policzy tego coś czuję. 120 zł po raz pierwszy, 120 zł po raz drugi. 130. 130, 130 maja marzono. 130 po raz pierwszy, 130 po raz drugi. 150, brawa, panie opuszcza. 150 zł po raz pierwszy, 150 zł po raz drugi i 150 zł po raz trzeci. Gratulacje, gratulacje dla pana. Brawa. Ostatnia nasza praca jest o drzewko różane. Również wykonane przez uczniów naszej szkoły, piękna ozdoba. I zaczynamy licytację od 10 zł. 10 zł, proszę bardzo. Kacper, 15 zł po raz pierwszy, 20 pan Kuber po raz pierwszy, 25 zł po raz pierwszy, 30 pan dyrektor, 30 zł po raz pierwszy, 35, no jeden z naszych uczniów mocno się licytuje, 35 zł po raz pierwszy, 45, no brawo, 45 zł po raz pierwszy, 45 zł po raz drugi i 40, 50, 50, pan Wiśniewski się włącza, mamy jeszcze lubią tak licytować razem, widzę. 50 zł po raz pierwszy, 51, to super, 51 zł po raz pierwszy, 51 zł po raz drugi, 52, 52 zł. 52 zł po raz pierwszy, 52 zł po raz drugi i 52 zł po raz trzeci. Dla pana Wiśniewskiego, gratulacje. Oczywiście dziękuję państwu za liczne moje czyny do naszej licytacji. Jedno co mogę zapewnić, na pewno te pieniążki będą bardzo dobrze wykorzystane dla dzieci, które mają problem z niepełnosprawnością dla kas integracyjnych. Dziękuję serdecznie i zapraszam na końcową część koncertu. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w aukcji. Kolejna część koncertu to gra na keyboardzie w wykonaniu Łukasza Stęgi.
Bye.
Przed nami uczennica szkoły podstawowej, szkoły muzycznej, która już nieraz zachwyciła nas swoim graniem na skrzypce. Sonta w wykonaniu Julki Wieczorek z klasy 6C. Serdeczne podziękowania za ten trud włożony w przygotowanie tej imprezy.
Myślę, że impreza zyskała udana. Korzystając z okazji, chciałbym też podziękować jeszcze obecnemu tutaj kierownikowi do spraw promocji miasta, panu Januszowi Pawlusowi, dzięki któremu możemy nasze koncerty oglądać w internetowej telewizji Kraśnik. Dziękujemy serdecznie. Chciałbym też podziękować panu Markowi Niezgodzie, dzięki którego pomocy technicznej nasz koncert mógł odbyć się na tak wysokim poziomie. Dziękujemy serdecznie państwu za techniczne przybycie i ostatnie słowo będzie należało do pani Krystyny Kaczorowskiej, która zabierze głos w imieniu pana burmistrza miasta. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo wam przede wszystkim, drodzy wykonawcy. Z pewnością zasłużyliście swoją pracą na szóstkę. Do sukcesu wiadomo, niepotrzebny jest nie tylko wasz wysiłek, ale i praca nauczyciela, praca rodzica, którzy ten sukces uwieńczają wspólnie z wami i was wspierają w każdej chwili. I jesteśmy dumni z was. Pan dyrektor jest wielkim szczęściarzem, że może gościć uczniów w szkole szóstce z tak wieloma talentami. I kadra pedagogiczna, która również dostrzega wszystkie talenty, a są różnorakie, nie tylko muzyczne, taneczne, naukowe. Także każdy jakiś tam talent w sobie posiada, ale trzeba go pielęgnować, odkryć. I za to dziękuję rodzicom za takie wsparcie, za dobre wychowanie i wam, drodzy pedagogowie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy jeszcze na wszystkich uczestników tego konkursu na scenę. Jeżeli mogą wyjść za kulis, to zapraszamy was bardzo serdecznie na środek. Zapraszamy wszystkich, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Jeszcze gorące.